Już znajdujemy się w prawdziwym, autentycznym czasie zimowym i już pierwsza niedzielna Eucharystia zimowa czeka nas. Cofnęliśmy wskazówki zegara o godzinę, chociaż niektórzy mówią, szkoda, że nie wymyślą, żeby cofnąć tak gdzieś ze 20-30 lat do tyłu. Byłoby ciekawsze. Ale żyjemy w tym momencie, w tym owowym teraz, bo owo teraz jest nam podarowane. Jutro nie wiemy, co będzie. Wczoraj już do nas nie należy, nie mamy na to wpływu. Natomiast teraz, jeśli usłyszycie głos Boga, nie zatwardzajcie waszego serca. Zbliżmy się do Chrystusa w pokorze i ufnością, prosząc, żeby oczyścił nasze serce i pozwolił nam wziąć udział w tej przepięknej liturgii ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Tu jest nasze Jerycho, tu jest nasze życie. To jest to miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy. To jest słowo, które prorokuje o nas. Jerycho to jest miasto, jedno z najstarszych miast, jakie istnieją na świecie, i jedno z najniżej położonych miast, około 250 metrów poniżej poziomu morza. Największa depresja. To było miasto z jednej strony ludzi zdołowanych, można byłoby powiedzieć, a z drugiej strony ludzi, którzy próbują się podnieść, podźwignąć. Dlatego to miasto najczęściej było miejscem ludzi bogatych, którzy oddawali się robieniu pieniędzy, pomnażaniu pieniędzy. Jezus wraca do Jerycha po raz drugi przynajmniej, bo wiemy, że wcześniej tam był, bo tam właśnie w Jerycho znalazł człowieka ślepego, który wołał, przywoływał go i wtedy Jezus go uzdrowił. Tamten człowiek poszedł za nim. Ludzie już Jezusa znają, więc reagują natychmiast. Stąd właśnie te tłumy wielkie. Są zainteresowani, towarzyszyć Mu, żeby obserwować, co się stanie. Być może niektórzy w sercu żywili nadzieję na to, że Bóg okaże im miłosierdzie. Stąd właśnie ten Zacheusz, bogaty, przełożony celników, niskiego wzrostu. Z jednej strony przełożony i bogaty, z drugiej strony właśnie taki obdarzony małą posturą, to możemy sobie wyobrazić, człowiek, który się nauczył kombinować,
Z jednej strony jako poborca podatkowy, poborców podatkowych ludzie nie lubią. Tak samo jak i komorników nikt nie lubi. Więc taki maleńki to musi nauczyć się pewnego sprytu. A z drugiej strony przecież jako przełożony musiał też się nauczyć pewnej sztuki zdyscyplinowania swoich podwładnych, zarobienia na autorytet. Taki można sobie wyobrazić. My jesteśmy takim właśnie Zacheuszem, Wiercho, którzy nieustannie potrzebują sobie jakby potrzebujemy się wspiąć na jakąś sykomorę, wdrapać się trochę wyżej. Jezus przechodził tamtędy, zauważył Zacheusza tam, który się wdrapał na tę sykomorę. Zauważył tego człowieka, który żyje nieustannym wysiłkiem jakby przekroczenia swojego własnego niskiego poziomu, żeby mieć więcej, znaczyć więcej, być wyżej od innych. Możemy sobie pomyśleć dzisiaj, ile razy Chrystus zatrzymywał się przed moją sykomorą, ile razy spotykał mnie w tym momencie, w tym wysiłku wspinania się, w tym wysiłku związanego z ambicją, z pasją, z jakąś niezdrową rywalizacją, z tym, żeby ciągle więcej mieć. Mieć więcej niż inni. Sięgać, gromadzić, zagarniać do siebie, wyżej, ponad innych. Jezus zatrzymuje się pod tą naszą sykomorą. Ile razy Jezus nas wzywał i mówił: zejdź tutaj na dół, wróć do Twojej rzeczywistości. Wróć do prawdy o sobie samym, wróć do pokory, bo ja pragnę wejść do Twojego domu, w Twoje życie. Ile razy Chrystus ratował mnie, ściągał mnie z tych gałęzi sykomory, kiedy albo usiłowałem się urzeczywistniać swoje własne ambicje, wykorzystywać chwilę i w pewnej chwili zabrnąłem gdzieś w jakąś pułapkę rywalizacji, gonitwy szczurów. W jakiś moment, kiedy kogoś drugiego już zacząłem nie znosić, nienawidzić, bo przeszkadzał, bo rywalizował, bo podkładał nogi, bo zagrażał. I wtedy Chrystus się zatrzymywał i mówił: zejdź stamtąd. Ta ambicja, po co ci ten sen o wielkości? Wracaj, kocham cię tutaj, jestem tutaj. To nasze nieustanne pobudzane każdego dnia także poprzez łaknienie innych, poprzez oczekiwania innych, ale także świat nam nieustannie mówi to, że masz mieć więcej, 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 więc jesteśmy zarobieni, zagonieni. Ciągle nienasyceni, ciągle chcemy się wspiąć wyżej, wyżej, wyżej. Nawet nieraz duchowo nas ogarnia taka chęć, że muszę nieustannie się żyć w postępie. Muszę być coraz bardziej doskonały, te rekolekcje, tamte rekolekcje, taką książkę jeszcze, z takim człowiekiem pogadać, kogoś takiego posłuchać. Gdzieś jeszcze wziąć udział, czego jeszcze nie doświadczyłem, czego jeszcze nie doznałem. Ekspertem być nie tylko w Twojej dziedzinie, ale także w sprawach psychologii, duchowości, ekonomii, geopolityki. Znam się na wszystkim. Na której gałęzi już sykomory jesteś? Jedna kobieta kiedyś przyszła do swojego proboszcza i mówi: co ja mam zrobić, bo wspięłam się już na 7 stopień pokory. Co mam zrobić? A ten proboszcz biedny patrzy na nią i mówi: no ale po coś tam wlazła? Tak się kończy nieraz to nasze wspinanie i Chrystus nas ratuje. Bo często takie wspinanie kończy się upadkiem. To nieustanne uciekanie, wydobywanie się, lęk przed byciem zdołowanym, przed byciem nikim, przed popadnięciem w jakiś mrok, jakąś depresję. Więc cały czas na wdechu, cały czas na napięciu. Pokazać się lepszym niż jesteś.
cały czas dbać o tą zewnętrzną stronę, o tą powłokę. Być 5 centymetrów nad ziemią, albo żyć jakimś wyimaginowanym, nierzeczywistym światem, pragnieniem. Być już, przestajesz być sobą, jesteś już awatarem, jesteś już kimś szybującym w przestworzach swoich własnych marzeń, wyobrażeń o sobie. I Chrystus okazuje nam miłosierdzie, że się zatrzymuje i mówi: zejdź na dół, szybko, bo chcę wejść do Twojego domu, ja chcę wejść do Twojego życia. Ja Cię czekam tu, gdzie jest prawda o Tobie, a nie tam, gdzie sobie poszybowałeś w swoich marzeniach albo gdzie oderwałeś się od rzeczywistości. Jezus przechodził i spojrzał na Zacheusza i powiedział: chcę być u Ciebie w domu. Zobaczcie, jak brzmi ten fragment także, jeśli spojrzymy na niego w kontekście tego czasu. Te dni zapraszają nas do tego, żebyśmy myśleli o sensie naszego życia, o celu naszego życia, o tym, że życie się kończy. To są dni, kiedy idziemy zapalać znicze albo zanieść chryzantemę na groby naszych najbliższych, na grób ojca, na grób współmałżonki, dziecka, przyjaciela, kogoś bardzo ważnego. To jest czas, to jest moment, który stawia nas tak mocno, tak konkretnie, tak brutalnie wobec naszej rzeczywistości. Jezus przechodzi koło Zacheusza i nagle zatrzymuje się i Zacheusz czuje się zawołany po imieniu. On nie sądził, że dojdzie do tak konkretnego spotkania. Przecież dla nas, ludzi wierzących, my wiemy, że konkretnym momentem spotkania z Chrystusem, kiedy zostaniemy zawołani przez Niego po imieniu, to będzie moment naszej śmierci. My nie wiemy, kiedy On nastąpi. My nie wiemy, w jakich to będzie okolicznościach. Możemy się bawić w przesuwanie wskazówek zegara i tak gdzieś na jakimś chromosomie mamy napisany termin nasz przydatności. Dojdzie do tego momentu, do tej daty, do tej godziny i będziemy martwi. Ja kiedyś pracowałem jako kapelan w jednym szpitalu ogromnym we Włoszech, w Mestre, koło Wenecji. I tam też prawie codziennie chodziłem na oddział intensywnej terapii. I spotkałem fantastycznego lekarza. Świetnego, który miał nie tylko bardzo dobrego ducha, ale także niezwykłą wiedzę. I mnie imponowało, że ten lekarz, jak przychodziliśmy między tymi pacjentami, niektórymi w kaskach tlenowych, niektórzy byli w komie, niektórzy byli w ciężkim takim stanie ich biologii, fizyczności. I on nieraz mi mówił: ten człowiek to jeszcze pożyje maksimum 8 godzin. Komuś drugiemu dawał jeszcze 2 dni. Ktoś inny mówi, to jeszcze ma tydzień przed sobą. Byłem pełen podziwu, bo rzeczywiście najczęściej jego diagnozy się sprawdzały. Powiedzmy, coś się ześlizgiwało parę godzin w tę czy w tamtą stronę. Jego doświadczenie lekarza pozwalało mu ocenić, ile komuś jeszcze zostaje. Pomyślałaś, ile tobie jeszcze zostało, ile nam jeszcze zostało? A gdyby jakiś prorok, jakiś anioł świetlisty albo nieświetlisty stanął dziś przed tobą i powiedział: jutro umrzesz. Byśmy się spocili? Byśmy byli przerażeni? A przecież to jest prawda. To jest jakieś jutro. I jutro będziemy leżeć płasko jak żelazko. Na katafalku, w jakiejś trumnie, ktoś będzie po nas płakał. Zobaczcie, jesteśmy tutaj po to, w tym czasie, teraz, żeby sobie uświadomić te prawdy, które my nazywamy eschatologią. To jest ten czas, który jest jak najbardziej odpowiedni. Kończy się kalendarz liturgiczny i na końcu przychodzą wszyscy święci, a potem dzień zadusznych. I czas także pomyślenia o tym, że śmierć
To nie jest wymysł, to jest rzeczywistość realna, że kiedyś nasze ciało, nasz organizm wymówi nam posłuszeństwo. Tak bardzo dbamy o nie. Oj, ciało to wielki zdrajca. Pielęgnujemy je, karmimy, kremujesz go, sprawdzamy nieustannie te cholesterole i ciśnienie. I tak któregoś razu nas zrobi w konia. Kościół nam mówi, Kościół nam przypomina, że są przed nami rzeczywistości, które są wieczne. Jest śmierć. Słowo Boga, Pismo Święte mówi, że człowiek umiera tylko raz. Więc nie dajcie się nabrać na żadne reinkarnacje. Reinkarnacje to jest pewien subtelny, bardzo sympatyczny, ale wymysł. Bo człowiek tak jakby w ten sposób odsuwa od siebie odpowiedzialność za swoje własne życie. Za jego jakość, za jego owocowanie, dając sobie tą wyimaginowaną szansę, że jeszcze gdzieś mi się tam powtórzy możliwość zmiany czegoś, naprawienia czegoś. Następnym razem to będzie inaczej. Nie. Człowiek umiera tylko raz, powiada Pismo Święte, a potem sąd. Rzeczywiście Kościół to potwierdza, że w momencie śmierci spotkamy się w rzeczywistości, którą wiara nazywa sądem szczegółowym. Że nasze życie zostanie oświetlone, prześwietlone Bogiem. I wtedy okaże się, na co zasługujemy. I w tym momencie się rozstrzygnie, czy Bóg rozpozna w nas swoje dzieło, czy nie. I ktoś wtedy zostanie poproszony o wejście od razu do chwały naszego Pana. Dusza będzie złączona z Bogiem, z miłością Boga na wieki. Ktoś inny znajdzie się już na tej dobrej drodze zbawienia, ale Bóg oceni, że jeszcze w nas jest dużo kwasu, dużo zakłamania, dużo rzeczy nieodpokutowanych, dużo nienawrócenia i będziemy potrzebowali przejść coś, co święty Paweł nazywa próbą ognia. W pierwszym liście do Koryntian mówi: i wtedy się okaże, czy nasze życie zostało zbudowane ze słomy, czy z drewna, czy z materiału trwałego. My przejdziemy przez ogień. My katolicy nazywamy to czyśćcem. Pewien czas oczyszczenia. Kierunek jest już dobry, wektor jest dobry. Już wiesz, że miłość Boga prowadzi cię do zbawienia, ale potrzeba jeszcze tej liturgii pokutnej, tego ognia. Albo ktoś tak bardzo zamknie się na miłość Boga, że zostanie mu tylko jedna możliwość, piekło. Czyli towarzystwo na wieki z Lucyferem i jego potępionymi demonami. Jezioro siarki i ognia, jak powiada Apokalipsa. A potem Ewangelia też mówi, Pismo Święte mówi, że przyjdzie taki czas, kiedy powróci Syn Człowieczy na końcu czasu, w swojej chwale, ze swoimi aniołami. I wtedy dokona się sąd ostateczny. To będzie moment, kiedy wszyscy zmartwychwstaną. Nie tylko sprawiedliwi, ale i niesprawiedliwi. Wszyscy. Wtedy wszyscy ludzie, mówił Jezus, usłyszą głos Syna Człowieczego i ci, co spoczywają w grobach, powstaną. Obojętnie w jakiej formie, w jakiej postaci będziemy. Materialnej, fizycznej. Śmierć polega na tym, że dusza oddziela się od ciała. Ciało się konsumuje, niszczy się, natomiast dusza trwa w tym oczekiwaniu. I wtedy przyjdzie moment zmartwychwstania. Wszyscy zmartwychwstaną i zostaną postawieni przed sądem ostatecznym, przed Chrystusem triumfującym. Wówczas szczęśliwi będą ci, którzy, jak powiada święty Paweł, pokochali pojawienie się Jego w ich życiu. I wtedy, jak mówił sam Jezus, niektórym zostanie wskazane miejsce po prawej stronie i zostaną nazwani owcami ze względu na pokrewieństwo, bliskość,
z naturą, jaką ma Chrystus w sobie, który jest barankiem, i będą tacy, którzy będą odepchnięci na lewo i zostaną nazwani kozłami. I oni pójdą na potępienie wieczne. To są prawdy ostateczne. Wiele w tym ostatnim czasie myślałem, jak to się może dokonać, że ktoś trafi do piekła. Wystarczy wziąć pod uwagę tylko to, że w lipcu 1917 roku Matka Boża w Fatimie zdecydowała się na krok tak ryzykowny, jeśli chodzi także o możliwość wytrzymałość psychiki dzieci, z którymi rozmawiała tam Fatima, i postanowiła im być może tylko na ułamek sekundy pokazać rzeczywistość piekła. Żeby Matka Boża posługuje się w różnych miejscach tymi wizjami, żeby przestrzec ludzi, pokazać, też powiedzieć, za dużo ludzi idzie do piekła. Za dużo ludzi się potępia. Potępienie jest także rzeczywistością istniejącą. Także nic nie da nam zaklinanie i budowanie innej fantazji, choćby ona pięknie brzmiała, fantazji o pustym piekle, o tym, że miłosierdzie Boga przecież jest nieskończone. Katechizm Kościoła katolickiego wyjaśnia to w ten sposób. Kto się potępi? Nie ten, kogo Bóg potępi. Bo Bóg nikogo nie chce potępiać. Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Ale potępienie jest związane z pewną tajemnicą, sekretem samoodrzucenia siebie w perspektywie zbawienia, w zaproszeniu do życia wiecznego. Rozumiecie, to jest coś takiego, co trudno zrozumieć. Jak możliwe, że w tym momencie, w tej chwili, kiedy staniemy wobec Chrystusa, zobaczymy miłość Boga, realną, prawdziwą perspektywę szczęścia, że ktoś odwróci się plecami i powie, nie chcę. Być może musi za tym stać cały proces jakiejś długotrwałej zgnilizny, jakiegoś powolnego psucia się, tak potężnego zakłamania, jeśli chodzi o możliwości poznawcze i ludzką wolę, że już człowiek wszystko widzi i traktuje na opak. We wszystkim widzi coś podejrzanego, pułapkę. Nie ufa nikomu innemu, tylko swojemu własnemu rozumkowi i swoim własnym kalkulacjom. I wtedy może doprowadzić siebie do tego całkowitej autoeliminacji. Zepchnąć siebie w nicość, przepaść, potępienie wieczne. To jest rzeczywistość, przed którą stoimy. Dlatego tak ważne jest, biorąc to pod uwagę, że czasami człowiek może tak bardzo oderwać się od rzeczywistości i tak bardzo zakłamać samego siebie i tak bardzo wszystko ustawić sobie na opak, że stanie się tylko jednym wielkim kłamstwem, jednym wielkim nie i jednym wielkim zaprzeczeniem. I sam siebie pchnie w otchłań piekła. Bo Bóg kocha każdego i kocha każdego wolnym. I nigdy nikogo nie przymusi do szczęścia. Bo szczęście jest dla ludzi wolnych. Szczęście jest dla tych, którzy chcą być szczęśliwi. Zobaczcie, jak bardzo, być może trzeba bardzo uważać, dlatego Kościół zawsze mówi uważaj, żeby nie pozostawać na długi czas w grzechu ciężkim. Nic nie pomoże, jeśli będziemy negować i zaprzeczać, że a już grzechu nie ma. Pozostawanie w grzechu śmiertelnym przez długi czas jest niezwykle niebezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że wszystko zdecyduje się w tym momencie, kiedy nastanie wieczność. Kiedy gdzieś Chrystus stanie przed nami i nas zawoła i powie, Zacheuszu, zejdź do Twojej rzeczywistości. Zejdź do prawdy o Tobie sama. A to będzie najbardziej radykalny moment prawdy. Tak ważne jest, żeby żyć jakby nieustannie przygotowując się na ten moment. Dla nas chrześcijan, my jesteśmy po tej stronie szczęśliwej, dlatego że nie tylko życie, ale także śmierć mamy oświeconą przez zmartwychwstanie Chrystusa. I wiemy, że śmierć nie jest, tak jak mówił Witkacy, ostatnia stacja, rezygnacja. Tylko jest przejściem do życia jeszcze piękniejszego. Do uszczęśliwiającej wizji. Do miejsca, gdzie się żyje miłością.
Dlatego też tęsknotą, pragnieniem, a także wielu ludzi, których poznałem osobiście, było to właśnie ciekawość także, jak będzie wyglądało niebo. Uczestniczyłem w umieraniu niektórych osób, którzy cieszyli się, że idą do życia. Bo życie nie kończy się, ale się zmienia. Nawet śpiewamy w prefacji w czasie mszy świętej. Kiedyś za czasów świętego Aloizego Gonzagi, to był święty, który miał zaledwie kilkanaście lat życia. I w szkole, do której uczęszczał, chłopcy mieli taki rodzaj zabawy, że grali w piłkę i od czasu do czasu ktoś zatrzymywał piłkę i zadawał innym pytanie, jakąś zagadkę. I trzeba było szybko odgadnąć, znaleźć, udzielić odpowiedzi i wtedy gra toczyła się dalej. I jednego razu właśnie ktoś zatrzymał piłkę i mówi, a co byś zrobił, gdybyś się dowiedział, że za 2 godziny będziesz martwy? No i wtedy wszyscy się złapali za głowy i mówią, o Jezu. Jeden mówi, ja bym szybko szukał jakiegoś spowiednika najbliżej. Ktoś drugi mówi, Boże, ja bym pobiegł do domu, żeby jeszcze pogadać z ojcem, przeprosić się. Ktoś inny jeszcze mówi, ej, ja mam jakieś niezałatwione sprawy. Próbowałbym oddać jakiś dług. A ten święty Aloizy Gonzaga mówi, a ja bym grał w piłkę dalej. Co znaczy być gotowym nieustannie, z sercem otwartym na Boga. Zobaczcie, jest jeszcze jedna piękna rzecz w tej Ewangelii, która jest poruszająca. Dlaczego Zacheusz ucieszył się, kiedy Jezus mu powiedział, chcę być dzisiaj w Twoim domu, w Twoim życiu? On się ucieszył dlatego, że to, co spowodowało, że on poszedł za Jezusem i wdrapał się na tą sykomorę, to było pragnienie zobaczenia Jezusa. Jest kilka miejsc takich w Ewangelii, kiedy spotykamy ludzi, którzy pragnęli widzieć Jezusa. Jednym z nich był Herod. On pragnął widzieć Jezusa. Dlaczego? Bo trapiły go wyrzuty sumienia. Świadomość swojej własnej pomyłki, grzechu. Morderstwa dokonanego na Janie Chrzcicielu. On kazał zabić proroka. Dlatego jest niespokojny. Sumienie mu to wyrzuca. Pragnął zobaczyć Jezusa. Innego razu też w Ewangelii Jana przyszli Grecy. Zbliżyli się do apostołów, do Filipa, do Andrzeja i mówią, chcemy zobaczyć Jezusa. I kiedy apostołowie powiedzieli o tym Jezusowi, Jezus nagle zareagował w sposób taki paradoksalny, bo mówi, nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony. Nadeszła godzina, żeby ziarno zostało wrzucone w ziemię, żeby obumarło, bo jeśli wrzucone nie obumrze, zostanie samo, ale jeśli obumrze, przyniesie owoc obfity. Jezus rozumie, że to ludzkie pragnienie, które jest w każdym z nas, prawdy, autentyczności, szczęścia, życia przez duże ży, musi spotkać się z Jego krzyżem, Jego zwycięstwem nad złem, nad śmiercią. Musi się spotkać z Jego zmartwychwstaniem. On musi się wychylić w stronę naszego pragnienia. Nadeszła godzina, mówi Jezus Chrystus. Na Zacheusza nadeszła ta godzina. Ta godzina, o której Jezus mówi, dzisiaj zbawienie weszło do tego domu. Dzisiaj zbawienie weszło w życie tego człowieka. To jak byłoby rzeczą piękną, żebyśmy mogli to usłyszeć. Żebyśmy mogli tego jak najczęściej doznawać, przeżywać. Na każdego z nas Bóg przygotował taką godzinę, taki moment łaski. Życie staje się oczekiwaniem, życie staje się napięciem. Że kiedy Chrystus przejdzie, żebym był gotowy Mu odpowiedzieć, żebym był gotowy, gotowa na to zareagować. Jak piękna jest miłość Boga. Zobaczcie, Zacheusz mógł być nie wiadomo jak zakłamany, jak bardzo go ludzie nienawidzili. Być może był łotrem, być może nakradł wiele rzeczy. Dowiadujemy się o tym z reakcji ludzi, bo kiedy Jezus wszedł do domu Zacheusza, to co ludzie mówili? Co, oczu nie ma? Do takiej kanali pójść do domu?
Przecież jeśli mu ten człowiek poda coś do jedzenia, to przecież nie by, on jest prorokiem, przecież powinien wiedzieć, że to będzie skradzionego. Co mówi, powie mu mistrzu, odpocznij sobie na wersalce, a przecież ta wersalka jest skradzionego. Będzie mu chciał dać jakąś ofiarę, przecież to skradzionego. To wszystko jest, to wszystko cuchnie w tym człowieku grzechem. A Jezus tego człowieka prowadzi. Być może, kiedy tamten malutki Zacheusz, kiedy wlazł na tamtą sykomorę i zobaczył ten ogromny tłum ludzi, którzy idą za Jezusem, jemu już wtedy się otwarły oczy, bo kogo zobaczył, kto idzie za Jezusem? Ludzie poturbowani życiem, porysowani, biedni, oszukani, okradzeni, sponiewierani. I wtedy być może sobie zobaczył, i wtedy być może zobaczył już swój własny grzech. Stąd się wzięła ta cudowna reakcja w Zacheuszu, że kiedy Jezus, miłość Boga, która go nie osądzała, która go nie odpychała, nie potępiała, ale która wniosła w jego życie radość przebaczenia. Bóg przyznał się do czegoś dobrego, co spoczywało na spodzie nawet tej grubej, gęstej warstwy grzechów. W ten sposób spogląda Chrystus na nasze życie. My możemy patrzeć na kogoś i powiedzieć łobuz, łotr, kanalia, lafirynda. My możemy na kogoś patrzeć i mieć odruch wstrętu. A Jezus, nawet gdyby widział mnóstwo grzechów w życiu kogoś, mnóstwo zakłamania, mnóstwo pomyłek, to Chrystus jest jedyny, który widzi pod spodem to pragnienie, które pochodzi od Boga. Pragnienie zobaczyć autentycznego Jezusa. Ja sobie zdaję sprawę, jeśli ktoś dzisiaj wybrzydza na Kościół, jeśli ktoś dzisiaj się oddala od Kościoła, to nie zawsze to jest efekt złej woli, ale rozczarowanego, zrozpaczonego pragnienia zobaczenia autentycznego Jezusa i obawy, że się Go nie dostrzeże w tym księdzu, czy w tej wspólnocie, czy w tej instytucji. Jezus to dostrzega. Dlatego Zacheusz w momencie, kiedy spotyka się przed miłością Boga, kiedy doświadcza w sobie po raz pierwszy, być może od dawna, może pierwszy raz w życiu, tej radości bycia pokochanym przez Boga, w tym momencie otwiera mu się serce i mówi: Panie, połowę mojego majątku oddaję. Jeśli kogoś skrzywdziłem, poczwórnie mu wynagrodzę. Wynagrodzić innym za własne krzywdy. Naprawić skutki swoich własnych grzechów. Na koniec wam jeszcze opowiem króciutko o jednym człowieku, którego poznałem kiedyś z Paryża. On opowiadał sam to swoje doświadczenie. Nawrócił się po życiu bardzo lekkomyślnym. Mówi, miał pieniądze i większość tych pieniędzy, zarobków, tak wyglądało jego życie, rozpuszczał chodząc po burdelach, po prostytutkach w Paryżu. Mówi, ile on nagrzeszył lubieżnością, wyuzdaniem, życiem takim bezrefleksyjnym. Kiedy się nawrócił, kiedy poznał miłość Chrystusa, widząc na ulicach Paryża prostytutki, mówi, ściskało mu się serce. Widział wszystkie wtedy swoje własne głupoty, grzechy, jak traktował tamte kobiety. I wtedy upatrzył sobie jedną z tych prostytutek i podchodził do niej i pytał się, ile bierzesz? I ona mu pokazywała, mówiła cenę, na ile? 2 godziny, dobrze, idziemy. Szli do jakiegoś pomieszczenia i przez te 2 godziny on jej głosił miłość Pana Boga, wyciągał różaniec, uczył jej katechizmu, przekazywał modlitwę. Kiedy ona protestowała, co ty robisz, zwariowałeś, przecież nie po to z tobą tutaj przyszłam. No to on wtedy pytał, zaraz, ale to co, za mało ci zapłaciłem? Mówiłaś, że tyle bierzesz za 2 godziny, no to jeszcze mamy 1,5. I w ten sposób co raz wracał do niej i znowu ją wyszukiwał, a czasami robił tak, że mówił, ile bierzesz za 2 godziny, dzisiaj tyle.
to masz iść do domu. Już nie pracujesz dzisiaj. Wracaj do domu. I ona jednego razu nie wytrzymała. I powiedziała mu, ale dlaczego ty to robisz? Dlaczego ty mi płacisz, a nic w zamian za to nie chcesz ode mnie, ty osobiście, jako mężczyzna? A on wtedy popatrzył na nią i powiedział, ale spełnisz moje pragnienie? Bo ja mam wyjątkowe pragnienie. Ona mówi, no spełnię, to chodź. Wziął ją do samochodu i zawiózł do jednego kościoła, parafii. I tam były spotkania, gdzie była głoszona Ewangelia i dawane świadectwa. I ta kobieta się nawróciła. Jest dzisiaj, prowadzi życie święte. Tak się naprawia własne błędy. Tak się odpokutuje swoje własne głupoty, winy. Tak się żyje swoim własnym nawróceniem. Thank you.